Ostatni dzień w Blue. Ostatni dzień w Blue. No i tu sobie jeszcze pijemy kawkę, zanim ruszymy. To jest taka kawiarnia, powiedzmy, bar Świętego Mikołaja. Te witraże to zdecydowanie jakaś nowsza jest rzecz. Najciekawsze są te elementy właśnie malowane, pozostałości takie na tych tynkach. No więc zacznijmy dzisiejsze zwiedzanie od kościoła Świętego Mikołaja. Barokowo to wygląda. To jest takie miejsce, przy którym w zasadzie spaliśmy, tutaj mieszkaliśmy. No i to jest taki jeden z najważniejszych zabytków sakralnych w Blois i jego historia sięga czasów romańskich. Takie kocie mordy trochę. Pierwotnie był częścią opactwa benedyktyńskiego, które zostało założone w XI wieku. Kościół charakteryzuje się piękną fasadą zdobioną bogatymi rzeźbami oraz imponującymi łukami romańskimi i gotyckimi. Wewnątrz świątyni znajdują się cenne relikwie świętego Mikołaja oraz unikalne średniowieczne freski. Jak gość! Zobacz. Co, ja ci chyba pomogę, panie, co? Blois znajduje się w samym centrum Doliny Loary. Populacja liczy około 46 tysięcy osób i przybywa tutaj około 300 tysięcy turystów rocznie. Jeśli chodzi o główne źródła dochodu mieszkańców Blois, no to przede wszystkim jest to usługi i handel. No i to jest około 70% zatrudnienia właśnie znajduje się w tym sektorze. Jeżeli chodzi o turystykę, no to turystyka to jest powiedzmy około 10-15% mieszkańców. No ale tak naprawdę turystyka to jest jakby ta gałąź, która umożliwia w ogóle funkcjonowanie zarówno usług, jak i handlu. Czy to nie profanacja? Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że istnieje tutaj też jakiś przemysł, jest jakiś przemysł chemiczny, farmaceutyczny, tu jakieś tam się produkuje różne rzeczy, no i to jest jakieś takie około 10% ludzi pracuje właśnie w tych gałęziach związanych właśnie z przemysłem. No i też jest po prostu jakaś tam rola, około 5%, to jest po prostu rolnictwo i wytwarzanie win. Niestety nie byliśmy tutaj w żadnej winnicy, więc nie jestem w stanie tego pokazać, ale no ufam, że wina z Blois, z Doliny Loary, w Blois smakować muszą wyśmienicie. Schody Denisa Papin w Blois to nie żadne Jolie Papon. To jedna z najbardziej charakterystycznych części miasta. Zostały nazwane na cześć wynalazcy Denisa Papin, który urodził się w Blois w 1647 roku. Papin zasłynął jako pionier nauki i twórca pierwszej maszyny parowej, której zasada działania wpłynęła na rozwój rewolucji przemysłowej. Co ciekawe, wynalazł również szybkowar, który wykorzystuje ciśnienie pary do gotowania.
Schody te prowadzące z dolnej części miasta w stronę katedry są nie tylko funkcjonalne, ale też mają takie znaczenie artystyczne. Każdego roku ozdabiane są jakąś wielką grafiką, która zmienia się w zależności od wydarzeń kulturalnych. Przejście nimi to takie wyjątkowe doświadczenie, którego doświadczyliście być może już oglądając mój film z nocnym spacerem po Blois. Za katedrą z X wieku znajduje się ratusz miejski z pięknym, wielkim napisem Wolność, Równość, Braterstwo. Mijając ratusz zobaczymy wejście do ogrodu biskupiego. Wyestetyzowane, bezpieczne, z odległości, w formie abstraktów. Został on założony w XVIII wieku i jest częścią posiadłości należącej do diecezji, usytuowanej za katedrą Ludwika, świętego Ludwika. Ogród początkowo służył jako prywatny teren rekreacyjny dla biskupów Blois, a obecnie jest otwarty dla mieszkańców. Jest to klasyczny przykład francuskiego ogrodu z szerokimi alejami, równo przystrzyżonymi trawnikami i licznymi klombami kwiatowymi. Znajduje się tutaj wiele zabytków, w tym centralny pomnik Joanny d'Arc. Upamiętnia jej pobyt w Blois w 1429 roku. Joanna d'Arc była młodą wieśniaczką, która w wieku zaledwie 17 lat stanęła na czele wojsk francuskich podczas wojny stuletniej. Brzmi kompletnie jak bujda, prawda? Ale jednak urodziła się w 1412 roku i od młodości twierdziła, że słyszy głosy świętych, które nakazywały jej wyzwolenie Francji spod angielskiej okupacji i doprowadzenie delfina Karola na tron. Joanna przekonała Karola, że to właśnie ona poprowadzi jego armię do zwycięstwa, co uczyniła podczas odsieczy Orleanu. Dzięki Joannie Francuzi odnieśli znaczące zwycięstwa, a Karol został koronowany na króla. Jej los się odmienił tragicznie w 1430 roku. Podczas oblężenia została pojmana przez Burgundczyków, sojuszników Anglików. W 1431 roku stanęła przed sądem kościelnym oskarżona o herezję i czary. Joanna została uznana za winną i skazana na spalenie na stosie. No dobra, opuszczamy Blois w tej chwili. Ja wybrałem troszeczkę inną drogą. Over.